Cześć, witajcie z tej strony Fatrix. A to jest pewnie przez wielu znany The Legend of Zelda Breath of the Wild. Open your eyes. Otwórz oczy. Open your eyes. Wake up, Link. Obudź się, Link. Na początku miałem to wrzucać na drugi kanał, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, także wszystko będziecie widzieć na tym kanale. Także nie musicie zmieniać konta, nie musicie subskrybować dwóch kont, tylko to jedno, a więc zachęcam do subskrybowania. To tylko jedno kliknięcie, a będziecie zadowoleni, ponieważ potem możecie kliknąć jeszcze dzwoneczka, wtedy będą wam przychodzić powiadomienia o właśnie nowych filmach, takich jak ten. A jeśli jesteście fanami Zeldy i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, a nie kolejnych gier, jak już tam skończymy, to serdecznie zapraszam was do subskrybowania, oczywiście z dzwoneczkiem. A my zaczynamy naszą historię jako Link. That is a Sheikah slate. Take it. It will help guide you after your long slumber. Nie wiem, czy nie będziecie słyszeć podwójnie przez to, że z jakiegoś powodu nie chcą mi się na słuchawki przełączyć dźwięk z gry, a więc tak. Nie ważne. Bierzemy oczywiście Sheikah Slate. Pierwszy przedmiot. Yay! A mysterious tablet with a glowing center. You've never seen this device before, and yet there's something familiar about it. Czy nie jest trochę za... O! Teraz chyba będzie lepiej. Mam tylko nadzieję, że mnie słychać przez grę. O! Może teraz będzie lepiej? Dobra, lecimy w takim razie. Zbieramy naszą pierwszą zbroję. Well-worn trousers. Oraz... old shirt. Tu mamy ekwipunek, zakładamy sobie oczywiście tam. I przed nami... Hold the Sheikah slate up to the pedestal. Terminal that pedestal. Will jak show you the way. Na jedno wychodzi. Tak, możliwe, że będziecie podwójnie słyszeć. Cholipka. Nieważne. Albo może to się będzie nakładać i wtedy nie... Nie wiem. Do następnego odcinka spróbuję to ogarnąć. Teraz nie za bardzo mam czas. Bo jak widzicie, zniknąłem z YouTube'a, bo mam masę rzeczy na głowie. Ale teraz mam chwilę, także jestem, nagrywam, dziękuję, dzień dobry, z powrotem, wróciłem. Z taką prześwietną grą jak The Legend of Zelda. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. Dokładnie tak. Wychodzimy i teraz będziemy mieli cudowny tytuł gry z trailerów. Jakiś tam wulkan jest w tle. O tak.
Breath of the Wild. Great Plateau, czyli Wielki Płaskowyż. Jakoś tak. No mamy pierwszą broń z tego co widzę. Use your weapon. Tak, dobra. Mamy patyk jako pierwszą broń. No spoko. Sobie grzyby pozbieramy. Highland Flum. O, tu jeszcze są te grzybki. Nie wiem w sumie jak bardzo będziemy ich potrzebować, ale zbierzemy. Tam jakaś wiewiórka biegła. Dawaj te grzyby. Dobra, kamień sobie leci. Na dół zleci. Jak zleci, co tam jest tu? Lasu. Po prostu las jest na dole. Czegoś ja się spodziewałem tak w sumie. Jabłuszka. Apple. Dzień dobry. Hoho. Well made, stranger. It's rather unusual to see another soul in these parts. Who are you? Me? I'll spare you my life story. I'm just an old fool who has lived here alone for quite some time now. What brings you, a bright-eyed young man like you, to a place like this? Where are we? Answering a question with a question? That is fair enough. As I cannot imagine our meeting to be a simple coincidence, I shall tell you. This is the Great Plateau. According to legend, this is the birthplace of the entire Kingdom of Hyrule. That temple there. Long ago, it was the site of many sacred ceremonies. Ever since the demise of the kingdom 100 years ago, it has sat abandoned in the state of decay. Yet another forgotten entity, a mere ghost of its former self. I shall be here for some time. Please let me know if I may be of service. Pochodnia. Przyda się chyba. Change weapon. Well then, just help yourself to that torch there. And how may I ask you planning to use it? It's a secret. I see. Well then, do as you please. There are plenty of monsters ahead of here though. Remember that you can use that as a weapon if needed be. However, do not swing it around without purpose. You might face your opponents and lock your sights on them. Lock on. Spoko. I tu jeszcze miałem jedną rzecz. Baked apple. I beg your pardon. I do believe that it's my baked apple. You can't just go about taking whatever you please. Oh, forgive me. I could not resist pulling your leg. Please help yourself. An apple and an open flame make for a succulent treat. No i super. Siekiera. Chętnie. Woodcutter's axe. Tam jest miecz, czy dobrze widzę? Chyba tak. Dobra. Op. To zrobiłem. Jehehe, you found me. You're not Hestu. Jaki Hestu? But you can see me? I didn't know your kind could see the children of the forest. Well, if you run into Hestu, please return this to him. Toroxid. Oh, and my friends are hiding in lots of different places too. Don't be shy about poking your nose into suspicious places. Aha, skoczyłem w kółko. Ich było 1000? Koroków?
Ja nie wiem. Tak coś słyszałem, że jest około 1000. Albo 1000 jest w tej Nowej Zeldzie, nie wiem, nie pamiętam. Tam wygląda, jakbyśmy mogli coś wysadzić, ale nie mamy bomb. Póki co. Ryba. Daj rybę. Nie złapię rybę, to uciekło. O, lipka. Musiałem do ryby złapać. Uciekły. O! Link. Head for the point marked on the map in your Sheikah slate. Okej. Okay. Czy ja mam mapę? Actually. Boże, takie to wielkie jest. Dobra, trochę zwiedzania tu będzie na pewno. Na pewno będą live'y z tego. Ja wiem, że cały czas tak mówię, że będą live'y i tutaj jest mimo. No ale cóż. Jak mówiłem, nie mam czasu. Kiedyś będą. Tak wam powiem. Kiedyś będą. Czy my coś tu mamy? Nie. Absolutnie nic. O. Mamy tutaj przeciwnika pierwszego. Już. Wow. Moje to. Boko Club. To 6 bije. No. No co, jak ciebie się podanę? Bokobin Horn. Coś jeszcze dropnął? Nie. Czy ja chcę tu jeszcze gdzieś iść? Zanim pójdę. O, tutaj przeciwnika. O, i skrzynka jest. O, Goblin Fang. Nieźle. Weź się. O, dobra. Spodenki lepsze. Fajno, fajno. To sobie wezmę w sumie. Czy da się. To jest w miarę ta broń. Mije 4, no na pewno lepsze niż patyki. Tak, nie będę narzekać. Tam jest kamień. Możemy spróbować zrzucić ten kamień na nich. Bez otwartej walki. Gdzież ile tam jest ich dwóch? Dwóch jest. To nie byłby problem, no ale... Po co walczyć, po co marnować bronię, skoro można po prostu zrzucić na nich kamień. Nie wiem, jak to zadziała za bardzo, ale... Oj, dobrze zadziałał. Przestań się palić! Straciłem zdrowie. Wylazłem w ogień. No, ale daliśmy im radę. Steak. No, tu kolejny bat. Znaczy, no bat. Kurde, nie bat, tylko pałka, no ale... Tam się udamy jak łuk, zdobędziemy od tych panów tutaj. Ponieważ tam jest... To jest dungeon w ogóle. To takie czaszki. To są dungeony. Dobra. Po cichu się podejdzie. No nie wyszło. Cyk, jeden leży. Drugi też leży. Elegancko. O, strzała, nie chciałbym... Znaczy strzałę też, a... Dobra, łuk mamy. Fajnie. Cyk, arrow. Jeszcze drugi łuk. Oczywiście. Dobra, to może wejdziemy sobie tutaj do tej kropki. To jest to coś chyba tu. Zanim pójdziemy dalej. O, czekaj, bo broń mi się skończyła.
Boom, headshot. Critical hit, podwójny damage. Instrzał. Traveler's Sword, jasne, przyjmę. O, i tarcza. Tarcza też się przyda. Jak wiadomo. Tarcza blokuje obrażenia. Nikt się tego nie spodziewał. Odpalamy. To coś. Okej. Wierzę w całym królestwie. Super. Great Plateau Tower. Local information. Ściąga jakieś dane lokalne. I mamy mapę. Taką porządną tym razem. Regional map extracted. No, spoko. Dobra. Remember. Try to remember. Cutscenkę mamy. You have been asleep for the past 100 years. The beast. When the beast regains its true power, this world will face its end. Follow the secret slate. Complete. Zaliczony quest. Dobra, tu chyba nie powinienem dostać obrażeń żadnych. Jak będę sobie tak złaził. No, nie właśnie, tylko zejdź w dół. O. Będzie odlotnią. My, it would seem we have quite an enigma here. This tower and others just like it have erupted the crusty land one after another. It is almost as though as long dormant power has awoken quite suddenly. If you do not mind me asking, did anything odd occur while you were at the top of the tower? I heard a voice. Well now, a voice you say? And did you happen to recognize this mysterious voice? Ten gościu jest Brytyjczykiem. Jak nic. No. I see. Well, that is unfortunate. I assume you caught sight of that atrocity and surrounding the castle. Co to w ogóle są to słowa? Ja ich nie znam. That is Calamity Ganon. 100 years ago, that vile entity brought the kingdom of Hyrule to ruin. It appeared suddenly and destroyed
everything in its path. So many innocent lives were lost in its wake. For a century, the very symbol of our kingdom, Hyrule Castle, has managed to contain that evil, but just barely. There is Fester's building its strength for the moment it will unleash its blight upon the land once again. It would appear that moment is fast approaching. I must ask you, courageous one, do you intend to make your way to the castle? I do. Oczywiście, że tak, idziemy do zamku. I had a feeling you would say that. Here on this isolated plateau, we are surrounded on all sides by steep cliffs with no way down. If you were to try to jump off, well, no death could be more certain or more foolish. Oh. Of course, if you had a paraglider like mine, that would be quite another story. Hand it over. Oh, certainly. Why not? But there is no such thing as a free item in this world, you know? Let's see now. How about I trade it for a bit of a treasure that slumbers nearby? Open adventure log. Come on, let me show you something. Dobra, prowadź. No, w sensie to do tego. Są ryby? Są ryby. Mam ryfę. Ło, nawet cztery. Mogą być i cztery. Dobra, chodźmy może naokoło, bo nie chce mi się pływać. Do tej kapliczki. I takie są cztery na tym małym regionie, na którym jesteśmy. Trzeba je będzie wszystkich znaleźć i potem dopiero typ da nam lotnie, żebyśmy mogli zlecieć dalej. A potem tam do tamtych dwóch gór. Znaczy to jedna góra na pół przecięta, nie wiem. Ale tam pójdziemy w każdym razie w tamtą stronę. Oman Au Shrine. No dobra. Otwieramy. Sheikah Slate confirmed. Travel gate registered to map. Access granted. Tak, teraz możemy, do takich kabliczek się możemy teleportować, jak je aktywujemy. Także spoko. Schodzimy na dół. Click this screen for hints that will surely aid you on your journey. Dobra. Chyba nie potrzebuję. Magnesis Trial, Oman Au Shrine. Tak, i tu runy zdobędziemy. Tutaj magnes. Magnes. No, przenosi metalowe rzeczy w każdym razie. Nieważne jak się nazywa, przenosi metalowe rzeczy. Dziękuję. Manipulate metallic objects using magnetism. Oczywiście, że tak. Zawsze się przyda. Okej, tym używamy sobie runy. Jak możemy sobie otworzyć w ten sposób dokładnie przejście. Przechodzimy na drugą stronę pod tą kratą, której nie mogliśmy przejść wcześniej. Możemy zrobić tak. Sobie otworzyć przejście. Zniszczyć tego typa na strzała. Ancient Spring, starożytna sprężyna.
Dobra, tu przechodzimy, bierzemy to. Wracamy i chodzimy tu. Tam jest skrzynka, czy ja ją dosięgnę tym magnesem? Dosięgnę, elegancko. Tak idealnie, przed nasz nos. Traveler's Bowl. Nie jest to jakoś turbo skarbon, ale lepsze to niż nic. Zawsze to jest lepszy łuk jakiś. Dzień dobry, ty jesteś ten Oman Au? Czy jak tam tobie było? No i co zepsułeś? You have proven to possess the resolve of a true hero. I am Oman Au, the creator of this trial. I am a humble monk, blessed with the sight of Goddess Hyla and dedicated to help those who seek for coś tam. With your arrival, my duty is now fulfilled. In the name of Goddess Hyla, allow me to bestow this gift upon you. Please accept this spirit orb. A symbol of courage given to those who have overcome the challenges of a shrine. May the goddess smile upon you. I ser wypałował. No bywa. Czasami tak bywa. Że ludzie po prostu wyparowują tak znikąd. To zupełnie normalna rzecz. Great place. Dobra, dziadek teraz tu zlatuje. Dzień dobry. It seems you managed to get your hands on a spirit orb. Well done. How did you know? Clairvoyance. Oh, or perhaps just something similar. As one gets older, it can become more difficult to see what is right before one's own eyes. However, that which was once hidden from view can often be crystal clear. But perhaps that is not true for everyone. The appearance of those towers and the awakening of the shrine. It is all connected to that chica slate you carry on your hip there. What do you mean? It has been quite some time since I have seen that chica slate. Long ago, a highly advanced tribe known as the chica inhabited these lands. The great power of their wisdom saved this kingdom time and time again. But their ancient technology disappeared long ago, or so is it said. It is interesting, however, to think how something like that survived all this time, hidden away in the shrine. These shrines are tucked away in numerous places all across this land. On this plateau alone, I believe there are still three more. Bring me treasure from each of those shrines and I will give you my paraglider. That wasn't the deal. Oh, well, I suppose I changed my mind. I'm sure that won't be a problem for a young go-getter like you. Since I'm feeling generous, I will also teach you a trick for finding shrines. It is always best to survey the area by looking around from a high point. Let's see here. How about you make your way to the top of the tower again? Are you joking? I am afraid not, but do not worry, I have another little trick to share with you for your effort. Take a look at the map on your chica slate. See those blue icons? You should recognize the cave where you woke, the shrine you came from, and the tower. You can travel instantly to any of those places with the chica slate. Or, so I heard quite some time ago,
I do not know if it actually works as such. Dobra. No to lecimy w takim razie sobie na szczyt wieży. Travel. Zaznaczymy sobie kopieczki. Te trzy, które musimy zgarnąć. Jak ty się tu znalazł w ogóle? Dobra. A więc tak, mamy tam jedną, mamy tu drugą i tu była trzecia gdzieś blisko. O, właśnie tutaj. Dokładnie tu. I na... tak, trzy kapliczki do zrobienia, wtedy schodzimy sobie tutaj chyba w dół, w tą stronę, do tamtych gór, do tamtej wieży. A więc na tle Królestwa Hyrule, ja się z wami żegnam i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Widzimy się później. Cześć.